Cześć Wam! Dzisiaj przybyłam do Was z recenzją płynów micelarnych marki Bioderma. Jak wiemy, marka Bioderma stworzyła nie tylko produkt, który jest tak ogólnie bardzo dobrze znany, jest to Sensibio H2O, ten z różową nakrętką, płyn micelarny, który większość z nas wybiera, bo jest przeznaczony do cery wrażliwej. Natomiast marka Bioderma wyszła nam naprzeciw kobietom i stworzyła różne płyny micelarne, które idealnie nadają się dla różnych typów cery. Ja jako wizażysta bardzo często spotykam się w swojej pracy z bardzo dużą niewiedzą na temat swojego własnego typu cery. Jakby błędy pielęgnacyjne, które popełniamy w życiu codziennym, mają wpływ na to, jak wygląda nasza cera, jak wygląda nasz makijaż, bo jak wiadomo, no nie jest to jakąś wielką tajemnicą, że dobrze wypielęgnowana cera jest idealną bazą dla idealnego makijażu. Często od Was słyszę komplementy dotyczące mojej cery, jakości mojej cery i powiem Wam, że ja posiadam bardzo dużą świadomość pielęgnacyjną i to też staram się wpajać moim klientkom, które przychodzą do mnie na makijaże, czy to ślubne, czy to wieczorowe. Zawsze szczegółowo pytam o pielęgnację, wdrażam się w tą pielęgnację i szukam czynnika, który czasami jest błędny, żeby wyprowadzić z błędu daną osobę i pomóc jej uzyskać jak najlepszy efekt naszej cery. Dlatego tak ważne jest używanie odpowiednich kosmetyków, jak również zdiagnozowanie swojej cery pod kątem, czy jest ona wrażliwa, tłusta, sucha, z przebarwieniami. No, jest po prostu masa różnych typów cery. Tak samo jak my jesteśmy różne, tak różne cery posiadamy. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować aż 4 rodzaje tych płynów micelarnych. Zacznę od tego, który jest chyba najbardziej znany i najbardziej powszechny, bym powiedziała, wśród wszystkich też wizażystów, jak i również osób, które lubią markę Bioderma i znają ten produkt. Jest to Bioderma Sensibio H2O. Jest to płyn zdecydowanie przeznaczony dla osób. Nazwy nam troszeczkę sugerują, bo mamy tu Sensibio, czyli taki delikatny, wrażliwy. Jest to seria przeznaczona dla osób, które mają wrażliwą cerę, naczynkową cerę, cerę ze skłonnością do uwrażliwiania się na jakieś tam czynniki. Produkt ten zmywa nawet wodoodporny makijaż. Jest to też produkt, jeden z takich moich ulubionych, który też ja najczęściej sięgam, gdyż gdy nie wiem i do końca nie jestem pewna, jaki rodzaj cery klientka posiada i czy może się uwrażliwić na jakiś czynnik, bo wiadomo, że aż tak nie jestem w stanie poznać jakby mojej skóry klientki przez pierwsze 5 minut, prawda? To też sięgam po ten płyn, by odtłuścić skórę, zdjąć makijaż. No, ma on wszelakie zastosowanie. Nadaje się również do demakijażu, jak i do codziennej pielęgnacji. Z serii Sensibio H2O jest też również produkt, który posiada takie literki AR. Jest to produkt, który jest dedykowany szczególnie tej właśnie strefie osób, które posiadają naczynkową cerę i on właśnie przeciwdziała czerwienieniu się skóry, więc to też jest super, że marka Bioderma wychodzi właśnie naprzeciw jakby różnym, bardzo różnym kobietom i różnym rodzajom cery. Kolejny produkt to zielona seria i będzie to Sebium H2O. Tak jak nazwa wskazuje po raz kolejny, będzie to produkt, który będzie przeznaczony do cery mieszanej, do cery tłustej. Szczególnie, że tak powiem, mój ulubiony produkt, jeśli chodzi już o indywidualne podejście, dlatego że ja jestem osobą, która posiada cerę mieszaną, cerę tłustą. W niektórych partiach bardziej się przetłuszcza, w niektórych partiach troszeczkę bardziej się suszy. Ale jak wiemy, każdy rodzaj cery może się uwrażliwiać na różne czynniki zewnętrzne. Natomiast ja cenię ten produkt za to, że zauważyłam dużą poprawę wydzielania sebum, bo jest znaczna poprawa, prawda? Jest mniejsze jej wydzielanie. Jak również zauważyłam, że pory są lepiej ściągnięte i po prostu makijaż wygląda dużo ładniej. Więc ten produkt posiada naprawdę wiele zalet i ja, no jest bliski mojemu sercu. Kolejny płyn micelarny, tym razem Hydrabia H2O, niebieska seria. Niebieska seria jest przeznaczona szczególnie do skóry odwodnionej. Na przykład, kiedy latem częściej korzystamy z kąpieli słonecznych, jesteśmy narażone na odwodnienie tej skóry i nie chcemy utracić jakby tej równowagi właściwej naszej skóry, jeśli chodzi o stopień nawodnienia, to wybierajmy zdecydowanie niebieską serię. Pięknie nawadnia tą skórę, skóra sucha też może dużo skorzystać przy korzystaniu właśnie
z tego produktu. Nadaje się on również do demakijażu, jak i do codziennej pielęgnacji. Ostatni produkt, który Wam dzisiaj chciałam zaprezentować, jest to specjalna linia, która została stworzona dla kobiet, które borykają się z przebarwieniami, z pigmentacją, które potrzebują rozjaśnienia tej skóry. Jest to White Objective H2O. I jest to seria, którą Bioderma stworzyła właśnie dla tych osób, które borykają się z tak częstym, jeśli chodzi o mój zawód, spotykam się bardzo często z licznymi przebarwieniami posłonecznymi, przebarwieniami hormonalnymi, pociąże, które szczególnie dotykają wiele z nas, kobiet, bo ja też również jestem mamą. White Objective H2O to produkt, który szczególnie rekomenduję dla osób, które mają właśnie tego typu problemy i chcą jakby wprowadzić do swojej pielęgnacji produkt, który pomoże im rozjaśnić tą skórę, pielęgnować, dodać jej odrobinę blasku. Podsumowując na sam koniec, chciałam powiedzieć, że świetnie, że marka Bioderma wyszła nam naprzeciw i stworzyła aż tyle rodzajów różnych płynów micelarnych. Dla mnie, jako dla makijażysty, jest to bardzo ważne, by uderzyć odpowiednio w pielęgnację klientki, bo wiem, że jeśli będzie dobrze wypielęgnowana ta skóra, to makijaż będzie wyglądał perfekcyjnie, nieskazitelnie, a jak sami wiemy, najlepszą bazą dla naszego makijażu jest idealnie wypielęgnowana skóra. Dzisiaj już kończę. Pięknie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na mój kanał, gdzie niedługo pojawi się fajny film i będzie to niezbędnik pielęgnacyjny.